Witam na kanale Marek Meran. Mimo wyraźnych dowodów z historii, część ludzi nadal wierzy w odwieczną dobroć Kościoła. Skoro Chrystus założył Kościół, to wszystko, co zrobił Kościół, było cudowne, prawda? A wszystkie dowody win są zmyślone, są kłamstwem i antyklerykalnym zaślepieniem. Na przykład inkwizycja. Cytują dokumenty, że inkwizycja w ciągu kilkuset lat zabiła tylko kilkanaście osób. Ale skąd pochodzą te dokumenty? Z Watykanu, z Rzymu, od różnych biskupów. To tak jakby pytać oskarżonego o decyzję, czy jest winny, czy nie. Wiadomo, co odpowie. Poza tym może rzeczywiście, formalnie, ofiarami inkwizycji padło niewiele osób. Ale to tylko wybieg prawny i moralny, zrzucanie odpowiedzialności na kogoś innego. Przez wieki Kościół wzmacniał terror władzy, ściśle współpracował z tyranami i nie można ich od siebie oddzielać. Są odpowiedzialni za setki lat tortur i ludobójstwa. Obrońcy inkwizycji podkreślają, że inkwizycja jako pierwsza wprowadziła obecność lekarza i obrońcy na procesie i podczas tortur. Zostaje tylko pytanie, jak ci obrońcy i lekarze działali. Obrońcy byli też na groteskowych procesach politycznych w stalinowskim ZSRR, gdzie raczej szkodzili ofiarom niż im pomagali. Lekarze byli też w niemieckich obozach koncentracyjnych, gdzie wystawiali kłamliwe zaświadczenia, że dziesiątki i setki tysięcy ludzi niby umarło z przyczyn naturalnych, na zawał itp. Lekarze byli też w katowniach NKWD, gdzie poświadczali o dobrym stanie zdrowia konających ofiar, które następnie kilka godzin później umierały. Oczywiście na niewydolność serca albo z nieznanych przyczyn. Tak, tak, oczywiście. Czy tacy obrońcy i lekarze na coś się przydają? Rasistowskie czystki w Amerykach, masakra Indian w imię Boga i pieniądza są dobrze znane. Mam nadzieję, że tak samo dobrze znane jest to, że Kościół przez wieki podjudzał do rzezi i ludobójstwa. Za chwilę szczegóły. Będzie dużo cytatów, głównie z książki Opus Diaboli Karl-Heinza Deschnera. Dokładne dane książki w opisie filmu. Piszcie swoje pytania pod tym filmem. Pewnie za jakiś czas zrobimy questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Poproszę też oczywiście, jak zawsze na YouTubie, o wyłączenie adblocka i słuchanie nagrań do samego końca, o subskrybowanie kanału, o lajki, o komentarze, o udostępnianie tego nagrania w innych miejscach w internecie. Po to, żeby YouTube liczył się z tym nagraniem. Oczywiście mile widziane są też wpłaty na konto, numer w opisie filmu. To zawsze pomaga, dopóki nie zmieni się system. A teraz fragmenty mojej książki Rzeczywistość, część pod tytułem Część druga. Brak jedności. Niemiecko-rzymski katolicyzm. Niemcy i Zachód. Przyczyna upadku Polski. Z drugiego tomu, Białego. Punkt J. Łez spadł. Kościół katolicki w całej historii zebrał największe żniwo tam, gdzie zapanował fanatyzm. Przekonanie o własnej wyższości, świętej racji. Wyraźnym przykładem jest inkwizycja. Karl-Heinz Deschner w swojej książce Opus Diaboli maluje obraz Kościoła jako instytucji na przestrzeni wieków. O inkwizycji pisze m.in. tak. Kulminacją zbrodni inkwizycji było wycinanie języków, duszenie, palenie na stosie, uprawomocnione najpierw w 1194 roku w Hiszpanii, a następnie we Włoszech, Niemczech, Francji i wreszcie także w Anglii. W bulli Ad Extirpanda z 1252 roku papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w ciągu 5 dni. I oto zaczęły się tortury, oblewanie wodą święconą, układanie na specjalnych ławach, sadzanie na huśtawce, na rozżarzonych węglach, zakładanie butów hiszpańskich. Robiono znak krzyża i robiono miazgę z ludzi. Gdy zbierał się trybunał, odwoływał się do Ducha Świętego, po czym zezwalał na wszelkie oszustwa. Fałszowano protokoły zeznań świadków obrony.
Rodzice musieli donosić na dzieci, a dzieci na swoich rodziców. Mężowie na żony, a żony na mężów. Dalej Deszner. Tak rozpoczęło się na wielką skalę wymuszanie pozornej uległości i zarazem owo niepowtarzalne, ohydne połączenie strusiej polityki z obłudą, charakterystyczne odtąd dla mentalności narodów chrześcijańskich. Sam wielki inkwizytor Torquemada osobiście posłał w Hiszpanii 10 220 osób na stos oraz 97 371 osób na galery. I jeszcze w połowie XX wieku chrześcijanie torturują we frankistowskiej Hiszpanii, w Korei, Algierii, Grecji, Wietnamie i w więzieniach Republiki Federalnej Niemiec. W roku 1568 hiszpański Trybunał Inkwizycji postanawia likwidację 3 milionów Niderlandczyków. Gdy książę Alba ma już za sobą wymordowanie wielu tysięcy ludzi, papież przesyła mu dla podtrzymania ducha poświęconą szpadę i od tej chwili rozpoczyna się wyludnianie całych miast, nie oszczędzające nawet jednego dziecka, a towarzyszą temu wymyślne okrucieństwa, na przykład dławienie córek krwią ich ojców. Ofiary oskarżeń o czary poddawano bezlitosnym torturom, zmuszano dzieci i matki do wzajemnych denuncjacji, wymuszano torturami kłamliwe zeznania i nazwiska kolejnych ofiar, z których potem, również torturami, wydobywano następne nazwiska. W podziemnych lochach przywiązywano owe nieszczęsne kobiety do drewnianych krzyży, przykuwano je od zewnątrz do murów, narażono je na ataki szczurów. Znęcano się nawet nad dziećmi, często bliskimi śmierci po oćwiczeniu przez duchownych i oprawców. Były one na łańcuchach wywieszane z wież na zewnątrz, głodzone, pozwalano, by zamarzły, a potem smażono je na ogniu. Jedno z haseł towarzyszących rozprawianiu się z czarownicami brzmiało: będziesz torturowana, dopóki twoje ciało nie zacznie przepuszczać promieni słonecznych. Dalej Deszner. Wczytajmy się w to, co niektórzy pisali z więzień: żony do mężów, ojcowie i matki do dzieci, zapewnienia o własnej niewinności, słowa pożegnania na zawsze. Trzeba to poznać, by zrozumieć, że diabeł jest chrześcijaninem, a chrześcijanin często diabłem. I kolejne dwa cytaty z Karlheinza Deschnera. Na ostatnią drogę zakłada się skazanym nawet czapki błazeńskie. Przytyka im się do ciała rozżarzone obcęgi. Niekiedy ucina się im prawą rękę, a potem słychać śpiew, podczas gdy ofiary, zależnie od kierunku wiatru, już to się duszą, już to zwolna się palą. Chwalimy Cię, wielki Boże! Budujący przykład społecznej doskonałości. Tak, jeszcze w 1853 roku chwali inkwizycję wydawane przez jezuitów watykańskie czasopismo. Biskup Bambergu, Fuchs von Dornheim, wymordował około roku 1630 blisko 600 osób płci obojga, które oskarżono o czary, oraz wszystkich pięciu burmistrzów miasta. Jego kuzyn, arcypasterz Würzburga Adolf von Ehrenberg, posłał na stos około 1200 czarownic i magów. Arcybiskup Trewiru, Jan, zlikwidował w 1585 roku tyle czarownic, że w dwóch wioskach ocalały tylko dwie kobiety. Niechybnie zginie całe miasto, skarży się w połowie XVII wieku pewien ksiądz z Bonn, gdzie pod naciskiem arcybiskupa kolonii, bawarskiego księcia krwi Ferdynanda, palono nawet trzyletnie dzieci za rzekome obcowanie z diabłami. W ogień wrzucano stuletnie kobiety, roczne dzieci, kalekich i ślepych, śmiertelnie chorych, kobiety ciężarne, całe klasy szkolne, nawet duchownych i zakonnice. Szkody czynione w poszczególnych krajach były większe niż na skutek wojen. Tak, niektórzy wybielają inkwizycję. Chcą ją przedstawić jako instytucję poczciwą, łagodną, sprawiedliwą, wręcz zbawienną, że w ciągu kilkuset lat zabiła tylko kilkanaście osób. Ale jako dowód przedstawiają dokumenty kościelne z archiwów Watykanu. A przecież sprawiedliwa ocena nie może się opierać tylko na tym, co powie oskarżony.
Ktoś tam w internecie oskarżył Inkwizycję o 200 milionów ofiar. To oczywista bzdura, bo to więcej niż liczba wszystkich mieszkańców Europy przez setki i tysiące lat. Takie bezsensowne opinie nie mogą być wykorzystywane do uznawania za idiotów wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób krytykują Inkwizycję. Bo naiwnością jest twierdzić, że ta instytucja była błogosławieństwem dla ludzkości. Co innego teoria na papierze średniowiecznych dokumentów kościelnych, co innego praktyka. Że Inkwizycja wprowadziła na przykład obecność lekarza podczas tortur? Lekarze byli też w niemieckich obozach śmierci w czasie II wojny światowej. Prowadzili nieludzkie eksperymenty medyczne i wystawiali zaświadczenia, że ofiara rzekomo nagle umarła na atak serca. Taki nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Lekarze byli też w stalinowskich więzieniach, gdzie u skatowanych do nieprzytomności przez NKWD stwierdzali lekkie obrażenia, albo w sowieckich szpitalach psychiatrycznych, gdzie jak najbardziej zdrowych umysłowo więźniów politycznych wręcz automatycznie uznawali za cierpiących na schizofrenię bezobjawową, rzekomą chorobę wymyśloną dla celów służących totalitarnej władzy. Nie mówiąc o tym, że być może Inkwizycja, usiłując zrzucić na kogoś odpowiedzialność, rzeczywiście formalnie zamęczyła stosunkowo niewielką liczbę osób, ale dziesiątki, setki tysięcy innych umarły w męczarniach z jej bezpośredniej, faktycznej inspiracji. Nie mówiąc o milionach dalszych ofiar, które mordowano z imieniem Chrystusa na ustach i z błogosławieństwem przedstawicieli kleru. Znów Deschner. Pokrótce tylko wspomnimy tu o krwawej działalności misyjnej kościołów chrześcijańskich poza Europą, w Indiach, Afryce, Ameryce, gdzie eksterminacja spotkała wiele milionów ludzi, na Kubie, gdzie objęła wszystkich mieszkańców, a wszystko to działo się oczywiście również, jak szydzi Schopenhauer, in majorem Dei gloriam, dla większej chwały Boga i gwoli ewangelizacji, a ponadto dlatego, że kto nie był chrześcijaninem, tego nie uważano za człowieka. No właśnie, co również jest oczywiste, nie tylko Kościół katolicki niszczył ludzi, robiły to także instytucje innych wyznań. Protestantyzm prawdopodobnie co najmniej dorównał katolicyzmowi w liczbie ofiar, przynajmniej jeśli chodzi o czarownice w cudzysłowie. Deschner podaje, że na wielu ziemiach zamieszkanych przez protestantów zabijano jeszcze więcej czarownic niż na ziemiach katolickich. Cytat. W Brunszwiku, w okolicy Wolfenbüttel, gdzie pod koniec XVI wieku palono często nawet 10 kobiet dziennie, słupy, przy których stawały one trafiając na stos, wyglądały jak zwęglony las. Jeszcze w XVII wieku ofiarą prześladowań padło w Europie przypuszczalnie około miliona ludzi, głównie kobiet. Słowa Lutra. Największymi mordercami są kaznodzieje. Ja, M. Luther, pokonałem wszystkich zbuntowanych chłopów, bo kazałem ich zabić. Cała ich krew spada na mnie. Ale przypisuję to naszemu Panu i Bogu. On przykazał mi tak mówić. Znowu Luther, groteskowe wywody o wojnie sprawiedliwej. Na takiej wojnie chrześcijańską jest rzeczą i dziełem miłości, jeśli się wrogów bez skrupułów dusi, ograbia, podpala i jeśli czyni się wszelkie szkody służące pokonaniu ich. A gdyby się miało wydawać, że duszenie i grabież to nie dzieło miłości i gdyby jakiś prostak pomyślał, że to nie po chrześcijańsku i chrześcijaninowi tak czynić się nie godzi, zapewniam, że to też jest dziełem miłości. Tak więc i katolicyzm, i wyznania protestanckie niszczyły ludzi. Widać, że cała ta konstrukcja, którą nazywamy chrześcijaństwem, już dawno się zdegenerowała i stała zaprzeczeniem, odwrotnością tego, co głosił Jezus. W 1209 roku podczas krucjaty katarskiej wyrżnięto wszystkich mieszkańców miasta Béziers, mimo że tylko mała ich część była heretykami, także kobiety i dzieci. Dowodzący krucjatą legat papieski radośnie donosił Ojcu Świętemu: dzisiaj, Wasza Świętobliwość, 20 tysięcy mieszkańców wydano mieczowi, niezależnie od posady, wieku czy płci.
Anna Mielnik w książce Bóg człowiekowi taki los zgotował z 1997 roku. Za panowania Władysława Łokietka 1261-1333 rozszerzenie wpływów kościoła przejawiło się zapaleniem pierwszych stosów inkwizycyjnych. Zakonem rozniecającym owe stosy byli dominikanie, powołani jako strażnicy czystości wiary w 1215 roku. Podczas rozbicia dzielnicowego szybko doszli do ogromnych majątków. Piastując urząd najwyższych inkwizytorów, oczyszczali ludzkie myślenie z herezji, czyli samodzielności, i z bluźnierstw, czyli odwagi. Wtłoczyli w człowieka hipokryzję, pokrętność, kombinację, konformizm, uległość wobec fałszu. Zamęczyli lub palili żywą myśl. Hasło czystości wiary dawało w gruncie rzeczy pełnię władzy nad człowiekiem. Niech żyje prawda. Prawda? Dewiza papieża Grzegorza VII, świętego Kościoła katolickiego. Niech będzie przeklęty ten, kto nie chce miecza umaczać we krwi. Papież Paweł IV w połowie XVI wieku mówił, że ma ręce po łokieć unurzane we krwi. Dalej pisze o tym, że biskupi często mordowali kobiety i dziewczęta, starców i dzieci. Skazywali na śmierć wszystkich jeńców, tak jak biskup Osnabrück Dietrich w 1379 roku. Zmuszali tzw. buntowników do błagania na klęczkach o litość, a potem i tak posyłali ich na masowe egzekucje, tak jak w 1415 roku biskup Liège Johann von Wittelsbach. Przykład anielskiej łagodności i szlachetności, prawda? Chrześcijańskiego miłosierdzia. Do tego wcielania w życie absolutnego równouprawnienia, skoro umierali wszyscy, dzieci i starcy też. Europejskie kraje walczące w religijnej wojnie 30-letniej w XVII wieku straciły 40-70% ludności, czyli nawet ponad 2/3. Wreszcie zawarto pokój. Wtedy zaprotestował papież Innocenty X. Okrzyk bojowy z czasów masakr na protestanckich hugenotach we Francji w XVI wieku. Niech żyje msza! Zabijajcie, zabijajcie! Wyplenienia hugenotów żądał papież Pius V. Widać, że cała ta konstrukcja, którą nazywamy chrześcijaństwem, już dawno się zdegenerowała i stała zaprzeczeniem, odwrotnością tego, co głosił Jezus. W bibliografii m.in. Karl-Heinz Deschner, Opus Diaboli, 15 bezkompromisowych esejów o pracy w winnicy pańskiej. Agencja wydawnicza Ureus, 1995 rok. Patrologia Latine Cursus Completus, wydana w Paryżu w latach 1844-1864.